Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie zorganizował spotkanie informacyjne dla pracodawców, którzy zatrudniają obcokrajowców z krajów spoza Unii Europejskiej. Urzędnicy przekazywali informacje o tym, jakie zmiany w tej materii nastąpią po nowym roku. Zmiany na dobre, bo dużo będą mogli załatwić na terenie powiatu, nie będą musieli jechać do województwa. Natomiast jest zmiana przepisów, więc pracownicy nasi, którzy już pozyskali pewną wiedzę na temat zmiany przepisów, chcą się podzielić z naszymi klientami, z pracodawcami, z rolnikami, z osobami prywatnymi, które zamierzają zatrudniać cudzoziemców tutaj ze wschodu. Chcemy, żeby jak najwięcej wątpliwości rozwiać przed zderzeniem się z nową rzeczywistością. To spotkanie ma charakter informacyjny. Jest to konferencja, która jest przeznaczona czy poświęcona pracodawcom na temat zmian, które wejdą od stycznia 2018 roku. Zmian związanych z wydawaniem przez powiatowe urzędy pracy zezwoleń na pracę sezonową, jak i zmian dotyczących w rejestracji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom. W bieżącym roku, czyli tak można powiedzieć, że do dnia dzisiejszego, zarejestrowaliśmy 4400 oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom. Prawie 50% to stanowią rolnicy, którzy zatrudniają w różnych sektorach, mianowicie do zbioru malin, do zbioru truskawek, do pieczarkarni, przy chowie zwierząt, oczywiście na okresy takie sezonowych prac. Firmy transportowe to stanowią drugie 50%, firmy budowlane też się pojawiają. Także tutaj już jest to trochę, tych zawody są różnorodne, bo do chwili obecnej, właściwie do końca tego roku, pracodawca czy też rolnik może zarejestrować oświadczenie, jeżeli chce zatrudnić obywatela z tak zwanej szóstki, czyli państw oświadczeniowych, obywatela Ukrainy, czy też obywatela Białorusi, Armenii, z Gruzji, Mołdawii, czy też z Federacji Rosyjskiej. Właściwie oświadczenia dotyczą po prostu tej grupy cudzoziemców z państw trzecich. Natomiast od 1 stycznia, szczególnie jeżeli chodzi o rolnictwo, ta sytuacja się bardzo zmieni, ponieważ rolnik, który przyjdzie do nas z oświadczeniem, nie będzie miał tego oświadczenia zarejestrowanego, tylko po 1 stycznia 2018 roku będzie zobowiązany do ubiegania się o zezwolenie na pracę sezonową dla, tak jak powiedziałam, tak zwanej tej między innymi szóstki. Procedura będzie troszeczkę inna, troszeczkę dłuższa. Więcej dokumentów będzie musiał ten rolnik poskładać, ale okres za to wykonywania tych prac sezonowych będzie mógł wynosić do 9 miesięcy kalendarzowych w ciągu roku. Spotkanie było okazją, aby zapytać dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o to, jak duża jest liczba obcokrajowców, którzy poszukują pracy na naszym terenie. Nie prowadzimy takich statystyk, takich danych, natomiast po ilości rejestracji oświadczeń należy szacować, że dużo, bo ponad 4000 oświadczeń zarejestrowaliśmy w tym roku do tej pory. Natomiast z rozmów, z kontaktów z pracodawcami wiemy, że są ci nie tylko obcokrajowcy w transporcie, są w przetwórstwie, są w budownictwie, są oczywiście przy zbiorach tych owoców miękkich. Ale sytuacja jest na tyle chyba poważna, że nawet pracodawcy powiadają, że w przemyśle zatrudniają nawet osadzonych w zakładach karnych. Także import pracowników ze wschodu jest na naszym rynku potrzebny. Nie dziwi nas to, jeżeli patrzymy na liczby. Ostatnimi miesiącami liczba zarejestrowanych bezrobotnych oscyluje w granicach 2000-2300. Stopa bezrobocia za ostatni miesiąc 4,6. Od ładnych kilku miesięcy najniższa w województwie. A powiat łukowski jest dużym powiatem. Jeżeli my mamy około 2000 zarejestrowanych osób bezrobotnych, nie wnikając w to, ile z nich jest gotowych do podjęcia pracy. A na przykład powiat parczewski, który ma niecałe chyba 40 tysięcy mieszkańców, o ile pamiętam, ma podobną liczbę bezrobotnych. Więc na terenie naszego powiatu, który jest i rolniczo mocny, i w budownictwie, jeden z najbardziej aktywnych powiatów w województwie, jeśli chodzi o liczbę podmiotów w budownictwie, średnich i małych i mikrofirm. Więc po prostu na terenie naszego powiatu potrzeba rąk do pracy. W spotkaniu zorganizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy wzięło udział około 130 pracodawców.
To pokazuje, że pracownicy, także z zagranicy, są pilnie poszukiwani.